Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegów Pawła i Roberta Barnowskich w oddziale 03 Łochów. Przypomnijmy sobie, że kiedy zaczynały się loty gołębi dorosłych, to właśnie byliśmy również na koszowaniu podczas pierwszego lotu. I właśnie tutaj u kolegów Pawła i Roberta zapytamy dzisiaj, będąc na lotach gołębi młodych, zapytamy, jak przebiegł im w tym roku sezon gołębi dorosłych, no i do tej pory, jak lotowali gołębiami młodymi. A powiedzmy tylko jeszcze, że dzisiaj mamy ostatni lot tutaj w oddziale Łochów. Jest to lot z miejscowości Golub Dobrzyń, to jest około 200 km. I powiedzmy tutaj od razu, ile gołębi daliście na lot? Znaczy w tym roku, już od trzech ostatnich sezonów lecimy na dwie drużyny. Na drużynę mamy Marianny z Bartoszem poszło 27 sztuk, a z naszej Paweł i Robert Baranowski 25 sztuk. A taką ilością też zaczynaliście sezon? Zaczynaliśmy 40 sztuk. Na ten ostatni lot nie poszło około 17 gołębi, które są w gołębiku. Czyli po prostu nie mieliście takich strat dużych, a po prostu te gołębie teraz zostały, tak? Znaczy mieliśmy straty, no moim zdaniem te gołębie nie są w pełnej formie, żeby czołowo przyjść, a sezon jest ciężki. W tym roku jakieś zmutowane są choroby, tak zwane adeno. Nas też to trafiło po pierwszym locie, więc mieliśmy ciężki drugi lot, bo poszły gołębie z leczenia, co zazwyczaj nie powinno się robić, żeby wkładać gołębie, ale odważyliśmy się, włożyliśmy, zebrały się gołębie, także sezon nie jest najłatwiejszy. No w tej chwili mieliśmy w ogóle 2,40 na spisie, także nie mamy bardzo dużych strat, ale no, jest ciężko. Tak, ciężko czujemy to po oddziale, po ilości wkładanych gołębi, także no zobaczymy, jest to ostatni lot. Tydzień temu był już troszkę fajniej, przyszły te gołąbki. Mieliśmy drugiego, dwa trzecie i piątego, także już delikatna ta czołówka zaczęła się pokazywać. Także no dzisiaj czekamy, lada chwila powinny gołąbki nadlecieć, przepraszam. Nadlecieć, 6:15 były wypuszczone, tak. Warunki w miejscu wypuszczenia były pozytywne. Dobre. Troszkę temperatura może za niska. Za niska, ale po prostu no, chcieliśmy, żeby był jeszcze mniejszy wiatr i żeby te gołębie nie miały bardzo trudnego lotu. No, bo niestety za rok te gołębie też są potrzebne do walki w lotach gołębi dorosłych. Tutaj zobaczmy niebo, tutaj w miejscu, popatrzcie koledzy, zobaczmy, jest takie czyste lazur, taki jak to mówił ksiądz Jerzy Kostosz na filmie, oni tego tam nie lubią, oni wiązali z tym też niepowodzenia pewnego rodzaju w lotach, tutaj też nie mamy dużego wiatru. Czy ty też tak uważasz? Znaczy no, wiatr jest delikatny, był przewidywany około 13-15 metrów na w dziób, no niestety na razie tego wiatru nie widać. Także może będzie udany, sprawiedliwy lot. No. Kiedy już rozmawiamy o gołębiach młodych, powiedzmy teraz te loty, które się odbyły, pozwoliły wam waszymi wynikami zająć które miejsce w oddziale? Mamy drugie i trzecie miejsce. Czyli na razie jest pozytywnie. A na jakich lokatach skończyliście sezon lotów gołębi dorosłych? Znaczy mówię o gołębiach dorosłych, bo zacząłeś rozmawiać o gołębiach dorosłych. Zakończyliśmy właśnie na drugim i trzecim miejscu. Wygrał u nas w oddziale Sylwester Piekut, który no jest godnym konkurentem, także walka była do końca, także no tak zakończyliśmy. A wybijałeś jakieś gołębie dorosłe szczególnie? Jakieś nowe nabytki, może jakieś nowe coś? Znaczy no wprowadziliśmy w ostatnim czasie gołębie Limburga, Werkamena. No i zaczęły te gołębie się pokazywać, aczkolwiek no, tak jak książki piszą, gołębie trzeba uhodować, także tutaj wierzymy w te gołębie i czekamy po prostu na wyniki. Rozumiem. A loty gołębi młodych jak do tej pory wam idą? Tak jak mówię, no, ten drugi lot mieliśmy bardzo słaby, zgubiliśmy gołębie z serii, bo mamy serię 10 z lotu. Zgubiliśmy w jednej drużynie jednego, w drugiej zgubiliśmy chyba trzy. Także jesteśmy no, troszkę dalej. Także tutaj z 50 jedną drużyną jesteśmy na czwartej pozycji, a drugą drużyną na siódmym. No ale walczymy, piłka jest cały czas w grze, także zobaczymy, jak dzisiejszy lot pokaże. Właśnie będziemy czekać i miejmy nadzieję, że ten dzisiejszy przylot pozwoli wam też zająć dużo lepsze miejsce niż do tej pory. Także na razie dziękujemy. Zobaczymy. Popatrzmy tutaj, tak wygląda wlot u kolegów Pawła i Roberta Baranowskich na gołębie młode i właśnie czekamy teraz na ich przylot.
i pojawiły się gołębie, przyleciały w takiej grupie, około kilkunastu gołębi, to będzie prawie 20, widzimy. Nadleciały z kierunku, o zobaczmy, pięknie, pięknie lotują, lądują, o tu zobaczmy. O, siedzą sobie ładnie na dachu tam i za chwilę zaczną wchodzić. Robert poleciał, o widzimy, pierwsze odbicia już są, o pięknie, 20 kilka gołębi będzie, widzę. O i kolejny nadlatuje. Którą mamy godzinę? Teraz będziemy wiedzieć, która jest godzina dokładnie. O, trzy marudery, dwa już tylko zostały. I jeszcze jeden i mamy wszystkie gołębie, które tam weszły. I o której mamy pierwszy przylot? Pierwszy ten? 9:02:23 sekundy. To jest połowa gołębi z drużyny, bo 25 było w tej drużynie, a w drugiej drużynie, także lot można powiedzieć, że udany. Ładnie przyszły w grupie i praktycznie nic nie krążyły nad gołębnikami, wszystkie wzięły, siadły na dachu, widzieliśmy od razu i za chwilkę weszły do wlotu. A w drugiej jest 8, także z wysłanych 47 przyszło 21 naraz. 21 naraz przyszło. 47 wysłanych. Ładnie, grupą przyszły, nie było żadnego takiego wybijającego się, a... Przepraszam, 52 wysłane, bo jest 27 aha, i 25. No to widzimy, o, zobaczmy. No ale z kierunku nadleciały, widzieliśmy z kierunku, wszystko. Także myślimy, porządku, że to będzie czołówka. Tu jeszcze na razie nikt nie dzwonił się chwalić, to tak jak z reguły wszędzie widzieliśmy na filmach i w ogóle jest taka zasada, koledzy sobie z reguły dzwonią, chwalą się swoimi sukcesami. Tutaj na razie jeszcze nikt nie dzwonił. No, przypomnijmy tylko, wasz gołębnik jest położony tutaj w oddziale łochów w takiej pozycji środkowej. No, w tej chwili jesteśmy tak bardziej bliżej, znaczy tak, jesteśmy na końcu na taki północny wschód, a jesteśmy w środkowym. Tutaj mamy, tak jak jechałeś z Mińska Mazowieckiego, w kątach Borucza, tam mamy część hodowców, którzy mają około 10 km dalej. Tak. 20 nawet tutaj Robert. No dobra, dzięki i poczekamy na następne. Zobaczymy, właśnie pięknie przyszły. O, zobaczmy, niebo jest w dalszym ciągu, bez chmur. Wiatru praktycznie nie ma. Zobaczmy tutaj na drzewie, widać, że ani liść nie drgnie praktycznie teraz. I niebo pięknie niebieskie. Pojawiły się kolejne dwa gołębie, one tutaj krążą nad gołębnikami. Są dwa, ale one już przeleciały z przeciwnego kierunku, widać, że przeleciały, widzimy, teraz nadlatują, o, będą lądować, o, jeszcze nie, o, ten ląduje, tak, zobaczmy, o, jeden już siadł na dachu, teraz do niego dołącza praktycznie drugi, o, tutaj, o, chwilę się siedzą, za chwilę powinny wejść, widzimy, jeden w jednym końcu, a drugi w drugim, o. Była chwila przerwy, mamy około 5 minut po przylocie tej grupy. I też wszystko widzimy tutaj, Robert obserwuje, zobaczmy, trzy kolejne gołębie nadleciały, tak, czyli widać, że przeleciały troszeczkę, muszą się cofnąć, czy zabrały się z kimś tam pewnie, z innymi gołębiami, o, ale te już wchodzą. O, jakiś... Co? Rasowicz. Nie, to tak, no, no tak jest też, tutaj w okolicy dużo jest hodowców, którzy mają gołębie rasowe, tutaj jeden krąży, to jest chyba wywrotek jakiś, nie? Tak. Coś takiego. O, widzimy nasze pocztowe interesują tutaj u kolegów. Widzimy, one mają taką technikę. Tutaj Paweł mówił, że od momentu, kiedy ten typ lotu sobie zrobili, one teraz tak z reguły siadają na dachu i dopiero wtedy wchodzą na tych klasycznych tutaj naszych normalnych wlotach. O. I widzimy, są 30, około 25 gołębi będzie, 6, nie? Tak. O. Widzimy. Będziemy czekać na kolejny. Widzimy kolejnego lądującego gołębia. Jeszcze jeden nadlatuje, ale on jeszcze nie siadł. Nasze gołębie siedzą na dachu, zaraz powinny wejść. Widzimy. O. Piwo słyszymy właśnie, no, trzeci nadleciał. Że pomału, pomału się schodzą. Niedługo na pewno dobijemy do tej prawie 50, które gołębie dolecą wszystkie. Jeszcze nie chcę wejść, ale za chwilę powinien skoczyć.
No i zakończył się dzisiaj tutaj w Pogorzelcu lot, ostatni lot w oddziale Łochów na Gołębie Młode. Tutaj koledzy Robert i Paweł może powiedzą coś więcej o tym locie, to znaczy czy są zadowoleni z tego co było, powiedzą ile tych gołębi już tutaj doleciało na tą godzinę, którą mamy teraz już godzinę, gdzieś około 11.20, 30, tak? Tak, 11.30. W naszej drużynie z 25, 25 przybyło, także jest komplet. W drugiej drużynie jest 7 gołębi brak z 27. Także... Czyli nie macie tak dużo wcale strat. Może nawet tam są te gołębie, tylko się nie odbiły, tak? Nie, myślę, że brakuje. Brakuje po prostu. Zerwał się już teraz dość mocny wiatr, także ciężko mają dochodzić. Tutaj rozmawialiście przez telefon z kolegami z oddziału. Te rozmowy było dużo ich i to powiedz może jak kolegom tam poszło mniej więcej. Generalnie lot w oddziale jest udany. Myślę, że nie będą za duże straty, także no, zobaczymy. No, tutaj jest duży plus, bo jednak duża grupa przyszła tych gołąbków na raz. Także... To mamy zarejestrowane właśnie, to 20 około gołębi przyszło, tak? No, 21. Mhm. Tutaj jeszcze rano też potwierdzaliście odloty tutaj kolegom właśnie z Białej Podlaskiej, możemy powiedzieć. Potwierdzaliście dzisiaj? Nie, tydzień temu. Tydzień temu, a tutaj takie filmiki kolega zawsze też nagrywa, będziemy też mieli do zaprezentowania. A wy już lotów nie macie więcej? Nie, jest nie. To ostatni lot, także za tydzień. Nie ma żadnego już takiego lotu o nic tam, że tak powiem, jak oddziały organizują? Nie, jakieś... już jest koniec, także w przyszłym tygodniu będziemy się wybierać na lot finałowy do Rogowa. Do Rogowa, później w niedzielę jest bodajże w Pabianicach, no a w poniedziałek jutro jest lot w Szprotawie. Też będziemy tam starali się dla kolegów zrobić taką relację, żeby ci, co nie mogą być na takim locie, sobie mogli zobaczyć, jak tam wygląda. Także na razie kolegom dziękujemy, życzymy dobrych lotów, a za kilka dni, kiedy już będą te wyniki z lotu znane, zapraszamy na stronę oddziału, żeby sobie można zobaczyć, jak te gołębie, które widzieliśmy, lądowały, uplasowały się w oddziale. W porównaniu z innymi hodowcami gołębiami. Także na razie dziękuję i dobry lot. Dzięki, dobry lot.